przybył dzisiaj. Witam pana burmistrza Macieja Wyszyńskiego, witam panią sekretarz Danutę Zabowską, panią skarbnik Marię Cągę, witam państwa sołtysów, witam pana Józefa Woźniaka, jak zawsze znany, witam panią Danutę Kurowską, Stowarzyszenie Rzeczyska Wrońskie, panią Jolantę Szerzyn. Otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy są propozycje zmian otrzymanych przez państwa radnych porządku? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do realizacji. Porządek nie został zmieniony, więc punkt drugi. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę państwo radni. Macie prawo głosu teraz, jeżeli macie jakieś sprawy. Zapraszam. Proszę bardzo, radny Marcin Frączek. Znaczy, na poprzedniej sesji rozwinęła się trochę dyskusja, została skrócona, ale myślę, że jest powód, żeby wrócić do tego. Chodzi o naszą uchwałę śmieciową, tak zwaną w skrócie. Dochodzą do mnie sygnały po prostu, że ludzie nie wiedzą, jak płacić, brakuje informacji i numeru konta. Starsze panie, które nie wiedzą w ogóle o tym, co się dzieje, płacą tym panom, którzy chcą płacić tym panom, którzy wywożą. To jest trochę nie w porządku. I jeszcze parę osób, które zgłosiło segregację śmieci, pytało się mnie o worki. Gdzie mogą dostać, czy mogą dostać. I apel ludzi po prostu, że oni segregują, wystawiają, przyjeżdża śmieciarka i zabiera wszystko do jednego wora. I pytanie, po co ta segregacja? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo radni macie jakieś sprawy, które trzeba było wyjaśnić, ewentualnie poruszyć? Panie burmistrzu, pisemnie odpowiedź rozumiem, czy w tej chwili... Tak? Bardzo proszę. Proszę państwa, jeśli chodzi o segregację śmieci, o worki, to firma rozwozi te worki i będzie rozwoziła w dalszym ciągu, będzie dostarczała tym mieszkańcom, którzy segregują. Przypomnę, że w Jezioranach jest to 8% mieszkańców, którzy zgłosili. Część już odeszła od segregacji, czyli przeszli i zmienili deklarację na to, że nie segregują. I część jest mieszkańców z terenu wsi, 28% dokładnie, które zadeklarowało, że będzie segregowało. Ponieważ w Polsce, jak wiemy, ustawa śmieciowa dotyczy całego terenu Polski, no więc są problemy również z dostaniem worków o odpowiednim kolorze, o sygnaturze i tak dalej. Ja bym chciał, żeby to nie było takiej niecierpliwości, że tu miesiąc to wszystko trwa, jest nowa firma, troszeczkę wyrozumiałości w tym wszystkim. Tak? Wszystko to będzie się poukładać, nie ma jakiegoś zalegania. Ja również mam sygnały od samych panów wywożących, chociażby z terenu Radostowa, ile wywozimy śmieci, których ludzie gromadzili, których nigdy nie wywozili. Tak? Także troszeczkę wyrozumiałości. Myślę, że nic takiego się nie dzieje niepokojącego na terenie naszej gminy, co by dotyczyło wywozu śmieci. Natomiast jeśli chodzi o numer konta, który rozmawialiśmy tutaj w przerwie między innymi, ponowimy tą akcję. Do każdej deklaracji była wkładana informacja, jak należy segregować śmieci, do każdej deklaracji, przypomnę, i z numerem konta. Także jeżeli ktoś nie otrzymał, to być może przez nieuwagę, nie chcąc czytać to, co było, wyrzucił i może ma dlatego z tym problem. Natomiast wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Dzisiaj państwu w przerwie podawałem, jakie są wpłaty, jak to wygląda i myślę, że aż tak źle z tym nie jest. No oczywiście to wymaga minimalnego zachodu, bo to jest w formie podatku, przypominam, a nie dobrowolności, tak jak było do tej pory, że się zawierało umowę z firmą wywożącą śmieci. Konto to samo co i podatek. Tak jest. Konto to samo co i podatek. Natomiast myślę, że jeżeli gdzieś nie dotarły nawet te woreczki z odpowiednimi kolorami, to myślę, że firma zapewniała mnie, że na pewno to naprawi. Tak? Natomiast jeśli chodzi o zbieranie do jednego, to nie wiem, jak to się odbywa. Być może, że te
to jest po prostu tylko na zasadzie, że firma, która odbiera segregowane śmieci, których jest naprawdę mało, to ma odrębny pojemnik, który wrzuca te worki oddzielne. Natomiast czy tak jest, no to musielibyśmy sprawdzić, bo to, że ktoś powiedział, czy zasłyszałem, czy gdzieś tam sobie przy czymś, przy jakiejś rozmowie usłyszałem, to nie jest żaden argument. Myślę, że one są segregowane. Myślę, że my będziemy egzekwowali również, bo mamy obowiązek, że będziemy wiedzieli, ile tych śmieci jest tak naprawdę segregowanych. Dziękuję bardzo, ale pan Pieszczuk, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja nie chcę za pana odpowiadać, ale ja mam na terenie Gruszkówki 4 pojemniki segregowane, nikt nie mnie zabrał. To nie jest taka segregacja, ale ja poprosiłem tych panów, żeby wzięli z tych pojemników. Oni wzięli razem ze śmieciami, ale my wchodzimy do siebie, bo mamy w firmie małą segregację, małą tego. I odbieramy, mamy umowy. To nie jest to, że zawieramy razem ze śmieciami, że je gdzieś wywozimy. Nie, my mamy, bierzemy to do siebie, mamy małą sortownię i to u siebie przysłuchujemy. Ale to jest sprawa firmy. Sprawa firmy. Firma odbiera i robi z tym, co chce. Proszę bardzo, pan Grabowski Krzysztof. Tak, u nas, nie wiem jak w innych miejscowościach, ale u nas te śmietniki we wsi zostały, które były do segregacji na plastik, na sekundę szkło i te śmietniki zostali i mieszkańcy dalej tam składają. I firma nie robi żadnych problemów, że nie, no bo ja się zapytałem, czy będą z tamtych śmietników zabierać segregowane, czy muszą być problemy. Nie ma problemu, my stamtąd zabieramy dla nas tylko. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał tutaj jeszcze dodać, że te śmietniki, te pojemniki na tą segregowaną, na segregowane śmieci, one będą z niektórych punktów zabierane, dlatego że tam nie ma utrzymanego, nie ma utrzymanej czystości. I tam, gdzie to funkcjonuje, gdzie nie ma wokół rozrzucanych śmieci, to tam te śmietniki pozostawimy. Natomiast już pozbieraliśmy w niektórych miejscowościach naszych, dlatego że tam zawsze siedział Meksyk wokół tych śmietników. Tak? I tam zostały z tych miejsc pozabierane. Kto ma segregować, deklaruje i segreguje sobie to. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo radni macie? Nie widzę, w takim razie przechodzi. Bardzo proszę Pani Aniu. Ja przepraszam, nie zauważyłem. Proszę ja chciałam powiedzieć, właśnie w celu tych śmieci, bo ci panowie co w ubiegłym, no dwa tygodnie temu jeździli, to powiedzieli tak, że oni po koloniach nie będą darmo jeździć i kilometrów nadrabiać, bo koszy nie ma. Kosze są nie wystawione, oni na posesję wchodzić, wjeżdżać nie będą, muszą być poza posesję. Niech pani idzie i mieszkańców tym informuje. Nie mam chodzić mieszkańców informować, ja mówię panowie, do tej pory było tak. Ale u was było przedtem tak inaczej, a teraz jest inaczej, nie będziemy dalej jeździć. Ja, no ja panu też dowozić nie będę. No nie pani brakuje informacji, że wystawić. Ale ja mówię, było przedtem. Było zebranie, było zamiar deklaracji i nie ma nic, celem nie mam z tym zrobić. Ja wiem, co się wyobrażać. Proszę Państwa, to przez miesiące będzie trwało, zanim się jakiegoś modelu dopracujemy. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i nagle, tak? To musi niestety swoje potrwać. Tym bardziej, proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że przecież już niedługo będziemy ogłaszali nowy przetarg, prawda, Panie Burmistrzu? I nie wiadomo, czy ta firma wygra, może znowu następna. Znowu będziemy musieli się w jakiś sposób. No jest to, żeby to było możliwe. Ale tak jak pan burmistrz powiedział, myślę, no trzeba też trochę cierpliwości w tych zmianach. Trzeba się patrzeć, ci ludzie starsi, wszystko się przyzwyczaili, bo przyjeżdżali, każdy od razu zapłacił. Każdy każdego znał, powiedział. Tak, każdy każdego znał, wziął. A to wiadomo, ja mówię panowie, przecież to jest normalne. Jesteście obcy, przyjechaliście na teren. Mówię, no to ja zrobię, nie będę pokazywać i mówić, jak żeście się podjęli. Mówię, no to trzeba, ale jest, wiadomo, że trudniej macie. Jest trudno. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Na pewno nie. Dziękuję bardzo.